Mamy rozwiązać proporcję. 8 przez 36 równa się 10 przez coś. Czyli 8 do 36. to tak jak 10 do n. Istnieje szereg sposobów rozwiązania tej proporcji. Przedstawię je wszystkie. Oto pierwszy. Te dwa tutaj są równymi ułamkami. Jeśli coś zrobię w liczniku, to muszę zrobić to samo w mianowniku. Przez co muszę pomnożyć 8, żeby wyszło 10. Można pomnożyć 8 razy 10 ósmych. Da to na pewno 10. Mnożymy przez 10 ósmych. 10 ósmych możemy zapisać jako 5 czwartych. Mnożymy więc przez 5 czwartych, by z 8 mieć 10. Aby ułamki pozostały równe, jeśli robimy coś w liczniku, musimy zrobić to samo w mianowniku. Muszę pomnożyć to przez 5 czwartych. Można powiedzieć, że to n jest równe 36 razy 5 czwartych, albo że jest równe 36 razy 5 podzielić przez 4. 36 podzielić przez 4, wiem ile to jest. Możemy podzielić licznik i mianownik przez 4. Dzielę licznik przez 4, wychodzi 9. Dzielę mianownik przez 4, mam 1, wychodzi 45. To był pierwszy sposób. 8,36 równa się 10,45. Inny sposób jest taki, przez co muszę pomnożyć 8, by otrzymać ten mianownik. Ile razy większy jest mianownik 36 od 8? Podzielmy 36 przez 8. 36 przez 8 to to samo co. Możemy uprościć dzieląc licznik i mianownik przez 4. To ich największy wspólny dzielnik. To 9 drugich. Jeśli pomnożymy licznik przez 9 drugich, otrzymamy mianownik. Musimy zrobić to samo tutaj. Jeśli 36 to 9 drugich razy 8, zapiszę to. 8 razy 9 drugich równa się 30. 6. Wyszedł licznik równy mianownikowi. Aby policzyć, ile wynosi ten mianownik, to znowu musimy pomnożyć przez 9 drugich. Mamy 10 razy 9 drugich równa się n. Jest to to samo, co 10 razy 9 przez 2. Dzielimy licznik i mianownik przez 2. Wychodzi 5 przez 1, co daje 45. 45 równa się N. Wychodzi to samo. Mamy kolejny, całkowicie poprawny sposób rozwiązania tej proporcji. Czasem, gdy widzimy taką proporcję, mówimy, moglibyśmy pomnożyć na krzyż. Można to zrobić i nauczę was, jak to robić. Jest to szybki sposób liczenia. Nie lubię uczyć go, gdy pierwszy raz patrzycie na proporcję. Jest on mechaniczny. Tak naprawdę nie rozumiecie, co robicie, a w istocie wynika on z zasad algebry. Jeśli nie zrozumiecie, jeśli nie będzie to miało dla was sensu, na razie nie przejmujcie się zbytnio. Mamy 8 przez 36 równa się 10 przez n. Gdy mnożymy na krzyż, mówimy, że ten licznik razy ten mianownik jest równy 8 razy n jest równe ten mianownik. Zapiszę to innym kolorem. Ten mianownik razy ten licznik to właśnie oznacza mnożenie na krzyż. Będzie równe 36 razy 10. Zapiszę to tym neutralnym kolorem. Można powiedzieć, że 8n równa się 360. 8 razy ile jest równe 360. Aby policzyć, ile to jest, trzeba podzielić 360 przez 8. Dzielimy, mamy trochę algebry. Dzielimy obie strony równania przez 8 i wychodzi nam n równa się 360 przez 8. Można to zrobić bez myślenia, w kategoriach czysto algebraicznych. 8 razy ile to 360? To 8 razy 360 przez 8. Jeśli napiszę 8 razy znak zapytania, równa się 360, to znak zapytania równa się 360 na 8. Jeśli to pomnożę, to to i to się skróci i wyjdzie 360. Dlatego jest to 360 przez 8. Chcemy to podzielić, by otrzymać odpowiedź. Ile razy 8 mieści się w 360? 8 mieści się w 36 4 razy. 4 razy 8 to 32. Zostaje nam 4, przepisujemy 0. 8 mieści się w 45 razy. 5 razy 8 to 40. Bez reszty? Gotowe. Znowu wyszło n równa się 45. Ostatni sposób, jaki wam pokażę, wymaga znajomości algebry. Jeśli opanowaliście któryś z wcześniejszych sposobów, to super. W tym miejscu chcę wam pokazać algebrę, bo chcę wam pokazać, że mnożenie na krzyż nie jest żadną magią. Używając zasad algebry, otrzymamy dokładnie to samo, co tutaj. Możecie przestać oglądać, jeżeli ta część będzie dla was zagmatwana. Przepiszmy naszą proporcję. 8 przez 36 równa się 10 przez n. Chcemy znaleźć n. Najłatwiejszym sposobem znalezienia n jest pomnożenie obu, to po lewej jest równe temu po prawej. Możemy więc pomnożyć obie strony przez to samo i równość zostanie zachowana. Możemy więc pomnożyć obie strony przez n, po prawej stronie n się skrócą, po lewej stronie mamy 8 przez 36 razy n równa się 10. Jeśli chcemy znaleźć n, możemy dosłownie pomnożyć tę stronę przez 36. Użyję innego koloru. Powinniśmy pomnożyć tę stronę przez 36 na 8. Jak pomnożymy to? Tu wychodzi 1 i zostaje nam n. To, co robimy po lewej stronie, musimy też zrobić po prawej, czyli razy 36 przez 8. To się skraca i zostaje n równa się 10 razy 36, czyli 360 przez 8. Zauważcie, że wyszło nam dokładnie to samo, co przy mnożeniu na krzyż. Przy mnożeniu na krzyż wykonaliśmy dwa kroki. Tak naprawdę robimy tutaj dodatkowy krok. Mnożymy obie strony przez n i mamy 8n. Później mnożymy obie strony przez 36 i wychodzi 36 po obu stronach i otrzymujemy tę wartość. Ostatecznie po uproszczeniu otrzymamy dokładnie tą samą odpowiedź. Są to różne sposoby rozwiązania tej proporcji. Najbardziej oczywisty albo najłatwiejszy sposób rozwiązania jej w pamięci to po prostu spojrzeć i ustalić przez co pomnożyć licznik, a następnie zrobić to samo z mianownikiem albo mnożenie na krzyż.